Wrocław ma krasnale, w Suwałkach są krasnoludki, a w Łodzi postacie z bajek. Swoich bohaterów i specjalny szlak turystyczny będzie miała także Chodzież. Wszystko zaczęło się od miejskiej legendy. Tam pani Zofia Andrijew poczyniła tekst, pan Alfred Aszkiełowicz dał fotografię, znaczy dał rysunki. I narodziła się taka postać karzełka płomiennogłowego. Karzełki, bo takie stwory staną na chodzieskich ulicach, będą miały specjalne atrybuty. Jeden będzie trzymał porcelanową filiżankę, drugi saksofon. Kolejne atrybuty wybiorą mieszkańcy. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie maili, czyli bardzo prosta droga, bardzo prosta procedura, o wysyłanie maila z propozycją. Mieszkańcy Chodzieży już teraz zastanawiają się, jak mają wyglądać stwory. Ja bym dał wędkę, bo tutaj jest dużo jezior i dużo wędkarzy, wędkę bym dał. Może jakąś książkę też jest, bo tu dużo czytają, moja wnuczka bardzo dużo czyta. Żeby miał filiżankę, bo Chodzież od porcelaną słynie. Karzełków będzie 11. Pierwszy ma się pojawić już w marcu. Kolejne będą sukcesywnie ustawiane na ulicach miasta. Mateusz Mantaj, Telewizja Asta.